zakończenie prac w tym miejscu czekało wielu młodych ludzi. Oficjalne otwarcie skateparku w sobotę 13 kwietnia zgromadziło w Myślenicach miłośników BMX-ów, jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Atrakcje w Myślenicach uważamy za otwarcie! Zdecydowanie, czekaliśmy jakieś 10 lat na to, żeby cokolwiek otworzyli dobrego. Uważam, że to jest super inicjatywa, uważam, że to jest bardzo fajne, takie prosportowe, że tak powiem, kierunek działania po to, żeby młodzież wyciągnąć z domu, wyciągnąć sprzed komputerów czy tam innych tabletów. Widać zainteresowanie ogromne, ludzi tu jest bardzo dużo dzisiaj, czyli chyba to było potrzebne, tak myślę. A jak Wam się podoba? Super. Która przeszkoda jest najlepsza? Baul. Mam na imię Marce i bardzo się tu dobrze bawię. Dla uczestników wydarzenia przygotowane zostały specjalne warsztaty. Pierwszym przygotowaliśmy łącznie 6 godzin warsztatów dla najmłodszych, ale nie tylko najmłodszych, bo są też osoby tutaj powyżej 15-16 roku życia, jak i dorosłe osoby dla takich dyscyplin jak rolki, deskorolka, BMX, hulajnoga. Na zmianę mamy połączone dwie dyscypliny, później na zmianę kolejne dwie. Powstały skatepark wraz z pump trackiem mają łączną powierzchnię 1036 m2, a koszt całej inwestycji wyniósł 3 321 000 zł. Obiekt został wyposażony w nowoczesne urządzenia, oświetlenie oraz małą architekturę. Skatepark w Myślenicach zdecydowanie posiada rampę dla osób na każdym poziomie zaawansowania. W infrastrukturze skateparku jest też uwzględniony pump track, to jest tor, na którym najczęściej jeżdżą rowery, ale tak naprawdę i rolki, BMX-y, i rolki, i deskorolki, hulajnogi też się tam fajnie odnajdą, także jest tu coś dla wszystkich. Użyte materiały do budowy oraz konstrukcja skateparku mają zapewnić lata użytkowania dla miłośników sportów ekstremalnych. No, cały ten obszar, to centrum sportowo-rekreacyjne robi wrażenie, a ten skatepark i pump track, no to już w ogóle to jest takie miejsce, których naprawdę jest niewiele w Małopolsce, ale też nie jedna duża aglomeracja może nam pozazdrościć, że Myślenice właśnie mają takie miejsce. Powiem szczerze, że gratuluję władzom miasta, przede wszystkim panu burmistrzowi Jarkowi Szlachetce, z którym, no co tu dużo mówić, współpraca układa się wzorowo przez ten cały okres tej długiej, przedłużonej kadencji. Już wciskasz tą nogę, to lecisz mega mocno w rzucę, nie? Także dawaj. Jest to jedyne tego typu miejsce nie tylko w Myślenicach, na ziemi myślenickiej, ale w Małopolsce. I z tego, co słyszymy tutaj od miłośników hulajnóg, deskorolek, BMX-ów, no jedyne niepowtarzalne takie miejsce, nawet chyba w całym kraju, także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do Myślenic, na Zarabie, na nowy nasz skatepark z pump trackiem. No te urządzenia, które zostały zaprojektowane i wykonane z bardzo dużą starannością, no dzisiaj pokazują, że przyciągają. No i to, co cieszy mnie najbardziej, to to, że ten nowy obiekt przyciąga przede wszystkim dzieci, młodzież, no i całe rodziny, także to kolejna inwestycja, która pokazuje, że inwestujemy w infrastrukturę sportową, rekreacyjną w Myślenicach, na Zarabiu, no i kolejne inwestycje tego typu przed nami. Hidari i Mgi to nazwy dwóch kierunków w słowniku karate, a w minioną sobotę aż 470 karateków obrało jeden kierunek. Myślenickiej hali widowiskowo-sportowej na Zarabiu, gdzie rywalizowali w dwóch konkurencjach kata i kumite. W dniu dzisiejszym odbywała się trzecia edycja IKO Beskidy Cup 2024. Jest to międzynarodowy turniej karate Kyokushin, na który w tym roku przybyło 470 zawodników z 30 klubów z trzech państw, z Czech, z Polski i z Wielkiej Brytanii. To jest turniej, na który kwalifikacje nie są wymagane, ponieważ nie są to żadne mistrzostwa Europy ani świata, więc przyjeżdżają wszyscy zawodnicy, których wystawiają kluby. No, mamy tutaj kategorii prawie 70, bo kategorie są podzielone ze względu na wiek, na wagę, na płeć i walczą dzieci od 5 roku życia oraz seniorzy i mastersi powyżej 35 lat. Super turniej, ogólnie jesteśmy już tu trzeci raz w sumie. Byliśmy też tutaj na Mistrzostwach Europy, które właśnie Sensei Marcin organizował, także naprawdę pod względem organizacyjnym jest super. No i zawodniczym tak samo, bo jest jednak stres, są emocje, także jak najbardziej jest super.
Bardzo ładne zawody zrobili. Bardzo fajnie taka atmosfera zawodów ogólnie. I dużo ludzi są, no i ogólnie taka fajna atmosfera. I bardzo wszystko się podoba. Już tutaj od pierwszej edycji i wracam i bardzo mi się podoba. Tutaj wszystko idzie płynnie. Zawodników z naszego klubu, z Myślenickiej Akademii Karate startuje około 130. Jest to rekordowa liczba, no i rekordowy turniej w naszym wykonaniu, jeśli chodzi o liczebność zawodników. Tego typu miejsca, tego typu inicjatywy funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Teraz nadszedł czas na Myślenice. Fundacja For Edu jako pierwsza w powiecie myślenickim otwiera przedsiębiorstwo społeczne, a w ramach niego społeczną kawiarenkę, w której zatrudnienie mają znaleźć m.in. osoby z niepełnosprawnościami. Planujemy, że będziemy otwarci 7 dni w tygodniu, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli tutaj ze strony burmistrza też będzie zagwarantowane takie miejsce. Tak jak mówię, zdrowy fast food na miejscu, na wynos. Chcemy też wyjść jakby z naszą ofertą do szkół. Tam, gdzie nie ma stołówki, chcemy dowozić jedzenie dzieciakom czy młodzieży na miejsce, jeżeli będzie taka opcja. Ale rozumiem, że społeczna nie oznacza darmowa. Absolutnie nie. Ekonomia społeczna to na pierwszym miejscu ekonomia, więc musimy działać tak jak każde przedsiębiorstwo działające na wolnym rynku, więc musimy tutaj pilnować mocno finansów. Na pewno ceny będziemy mieć konkurencyjne i niższe niż standardowe. Dlaczego akurat kawiarenka tu w mieście gminy Myślenice? To jest przyjazne miejsce. Tak jak wspominaliśmy, jest tu dobra wola ze strony władz, jest tu dobra wola ze strony Centrum Usług Społecznych. No i połączyło nas to marzenie. Jak rozmawiałam z panią Kasią Janus, powiedziała tak, to jest zawsze było nasze marzenie. Fajnie, że znalazł się ktoś, kto również w tym kierunku idzie. Nie ograniczamy się, jeżeli chodzi o jakby profil osób, które będą u nas zatrudnione. Na pewno 2 miejsca będą dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast 2 dodatkowe dla osób ogólnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Więc mogą być to osoby długotrwale bezrobotne, mogą być to mamy wracające na rynek pracy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kucharzy, to mamy dowolność, byleby to były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zapraszamy na nasz profil facebookowy, tam jest kontakt do nas i telefoniczny, i mailowy. Komunikujemy się w ten sposób, jest nam po prostu najprościej. Ewentualnie tutaj kontakt z Centrum Usług Społecznych do pani Kasi Janus, która wszystkie telefony, wszystkie maile już kieruje do nas. Z Fundacją For Edu gmina Myślenice współpracuje już od jakiegoś czasu. To dzięki naszym wspólnym kontaktom, ale także rozmowom. Rozmowom z członkami fundacji, rozmowom z myślenickimi przedsiębiorcami dzisiaj. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami znalazły swoje miejsce pracy w różnych przedsiębiorstwach na terenie chociażby strefy aktywności gospodarczej Polanka Jawornik. Także cieszę się, że w Myślenicach za niedługo będziemy mogli pokazać i zaprosić przede wszystkim do tej kawiarni społecznej, do miejsca takiego, jakie funkcjonują chociażby w mieście Krakowie. Nowy, przyjazny, spokojny dom, przystosowany do specjalnych potrzeb. Właśnie takie ma być Centrum Wsparcia Psoni dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W sobotę 13 kwietnia w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu właśnie na rzecz budowy centrum zorganizowano charytatywny koncert. Magiczny koncert, pełen otwartych serc. Jesteśmy tu po to, żeby powstało nowe miejsce, nowy dom, nowy magiczny dom dla naszych osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Cieszę się, że mamy tylu przyjaciół, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Cel szczytny, a na scenie znakomici artyści z zespołu pieśni i tańca Ziemia Myślenicka oraz grupy Comlan z Krakowa, która zaprezentowała tańce irlandzkie oraz szkockie. Na scenie zagościli również utalentowani reprezentanci Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Magiczny Dom. Jest zawsze w połowie pełna,
Wszystko to dla nowego domu, nowego projektu, który właśnie przez takie inicjatywy może pójść o krok dalej. Są z nami tu wspaniali samorządowcy, są z nami ludzie kultury, dyrektor Ziemia Myślenicka, zespół Kołlan, jest telewizja i nasza regionalna, i telewizja Kraków. I tak sobie pomyślałem, że to marzenie... Po prostu nabiera kształtów i cieszę się bardzo, że jesteście z nami, że to wszystko się zaczyna układać w całość i w taki piękny budynek. Dziękuję. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli ci będzie kiedyś po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie. W kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach trwają prace nad odtworzeniem historycznej polichromii wykonanej pod koniec XIX wieku przez malarza Piotra Nizińskiego. Prace podzielone zostały na kilka etapów. Można powiedzieć, że jesteśmy prawie że po dwóch etapach odtwarzania polichromii, bo po krótkiej przerwie wróciliśmy jeszcze do samego prezbiterium, aby dokonać pełnych uzupełnień zgodnych z oczekiwaniami pani konserwator. No to potrwa gdzieś około 2 tygodni i po tych 2 tygodniach przechodzimy do trzeciego etapu odtwarzania polichromii, czyli tego etapu, który będzie się dział pomiędzy kaplicą Matki Bożej a kaplicą Pana Jezusa. No a potem po wakacjach, czyli pewnie dopiero po naszym odpuście parafialnym, przechodzimy do czwartego, ostatniego etapu i on się powinien zakończyć gdzieś z początkiem grudnia. Prace idą zgodnie z harmonogramem, no i zgodnie z projektami, które wcześniej zostały zatwierdzone przez Komisję Konserwatora Wojewódzkiego i przez naszą Komisję Kurialną. Zresztą po każdym etapie i w trakcie każdego etapu odbywa się komisja konserwatorska, na której jest obecny przedstawiciel konserwatora wojewódzkiego, no, który ocenia pracę i decyduje, co dalej.